Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla wszystkich. Drogie Tarnobrzeżanki, drodzy Tarnobrzeżanie, za pośrednictwem mediów, którym dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję, chciałam Wam przedstawić mój plan przyszłej pracy dla Was i dla naszego miasta. Zdecydowałam się kandydować na prezydenta Tarnobrzega, ponieważ uważam, że nasi mieszkańcy, nasze miasto potrzebuje prezydenta, który będzie sprawnym menedżerem. Prezydenta, który będzie samodzielnie podejmował swoje decyzje, który będzie szczerze wsłuchiwał się w głos mieszkańców i odpowiadał na ich potrzeby. Zapewniam Was, że gdy zostanę prezydentem, wszystkie ważne decyzje w mieście będę podejmowała w konsultacji z Wami i nie będą nam potrzebne żadne protesty czy referenda. Najważniejsze funkcje w naszym mieście, w urzędzie, w jednostkach podległych urzędowi, powierzę mieszkańcom Tarnobrzega. Osobom kompetentnym, które zadbają o rozwój naszej lokalnej społeczności. Uważam, że w naszym mieście kluczowe decyzje i kluczowe funkcje powinni objąć Tarnobrzeżanie. Tarnobrzeg dla wszystkich to nieprzypadkowa nazwa mojego komitetu. Chcę, aby nasze miasto było przyjazne dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. Nie tylko dla ludzi władzy i związanych z władzą. Chcę, aby było przyjazne dla rodzin. Chcę, abyście wszyscy się tutaj dobrze czuli, aby każda i każdy z Was znalazł tutaj swoje miejsce i chcę, aby nikt z mieszkańców nie poczuł się wykluczony. Obiecuję Wam uczciwość, konsultowanie z Wami ważnych decyzji i transparentność w zarządzaniu miastem. W tej konferencji chciałam Wam przedstawić kilka punktów z mojego programu wyborczego, który podzieliłam na trzy obszary. Pierwszy to zdrowie i bezpieczeństwo. Zdrowie to wartość dla nas wszystkich największa. Zadbam o to i będę wspierać władze w szpitala w tym, aby przywrócić jego funkcjonalność przed kilkunastu lat. Wtedy, kiedy sprawnie działały wszystkie oddziały w szpitalu i wszystkie poradnie specjalistyczne. Wtedy, kiedy wspaniale działała porodówka. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że tarnobrzeskie mamy wyjeżdżają rodzić dzieci poza nasze miasto. Tarnobrzeżanie powinni się rodzić w Tarnobrzegu. Chcę, aby mieszkańcy wiedzieli, że Tarnobrzeg i wszystkie jego oddziały działają sprawnie i że w przypadku zagrożenia zdrowia i życia będą w nim należycie zaopiekowani. Chcę poprawić bezpieczeństwo w mieście. Jak najwięcej obszarów objąć miejskim monitoringiem, doświetlić przejścia dla pieszych i oświetlić te miejsca, które tego oświetlenia potrzebują. Chcę zwrócić Państwa uwagę na osoby z niepełnosprawnościami. Działam w tych środowiskach od jakiegoś czasu. Są to osoby ciężko doświadczone przez życie. Ich opiekunowie, ich rodziny oraz sami niepełnosprawni potrzebują wsparcia nie tylko ze strony rządu, ale uważam, że także i ze strony samorządu. Nie pozostawię bez wsparcia najemców Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ci ludzie z determinacją od kilku lat walczą o swoje prawa, są traktowani absolutnie przedmiotowo. W związku z tym ta spółka wymaga dogłębnego audytu, całkowitej zmiany zasad zarządzania, tak aby działała transparentnie i aby wszystkie informacje przekazywane najemcom dotyczące ich spraw i ich pieniędzy były rzetelne, jasne i przekazywane na czas. Kolejny obszar to rozwój i praca. Wiemy, że kondycja finansowa naszego miasta jest słaba. Miasto jest zadłużone. Jako ekonomistka i finansistka zadbam o finanse miasta poprzez rozwój nowych inwestycji i poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Najważniejsze dla mnie będzie przyciągnięcie nowych inwestorów do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy taką sytuację, że Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa pod Kraśnikiem, działa w Radomiu, a dlaczego nie w Tarnobrzegu? Musimy pobudzić Agencję Rozwoju Przemysłu i rozwinąć tutaj strefę, tak aby ściągnąć nowych inwestorów, nowe zakłady pracy i stworzyć miejsca pracy dla ludzi. To oczywiście pozwoli nam zasilić budżet miasta. Nasi mieszkańcy muszą znaleźć pracę w Tarnobrzegu, a nie wyjeżdżać za pracą do okolicznych miejscowości. Naszym problemem jest też wykluczenie komunikacyjne. Dołożę wszelkich starań, aby przywrócić najważniejsze połączenia kolejowe i autobusowe,
tak aby nasi mieszkańcy mogli przemieszczać się w inne miejsca w Polsce bez problemu. Chcę też dołożyć starań do odbudowania budynku dworca kolejowego i całego terenu wokół niego. Rozwój miasta chcę ukierunkować na osiedla podmiejskie. Sporządzę nowy plan przestrzennego zagospodarowania, który będzie uwzględniał nie tylko centrum miasta, ale także osiedla podmiejskie. Mamy dużo dobrych terenów na tych osiedlach i tam możemy skierować budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. To także pozwoli nam odtworzyć i rozwinąć komunikację miejską. Od samego początku mojej prezydentury będę podejmować starania o to, aby wprowadzić miejski system zagospodarowania odpadów komunalnych. Mijająca kadencja została całkowicie zaprzepaszczona w tym temacie. Próbowano nam wybudować spalarnię, ale to nie o to chodzi. Ta spalarnia nie zamyka tego tematu. Miejski system zagospodarowania odpadów komunalnych jest konieczny, bo rodzi się niebezpieczeństwo, że za niedługi czas jako miasto będziemy musieli płacić kary za nieposiadanie takiego systemu, więc to sytuacja jest do rozwiązania na już. Chcę rozwinąć tereny zielone i tereny rekreacyjne w naszym mieście. We współczesnych czasach ludzie są przepracowani, zmęczeni, wymagają odpoczynku i relaksu. W związku z tym powiększymy obszar terenów zielonych, odbetonujemy część z nich. Plac Bartosza Głowackiego przekształcimy w miejsce spotkań dla mieszkańców z dużą ilością zieleni i kwiatów. Nad Jeziorem Starnobrzeskim utworzymy strefy relaksu i strefy wypoczynku z małą infrastrukturą sportową, na przykład boiskami do siatkówki plażowej, wiatami grillowymi. Tereny nad Wisłą chciałbym przekształcić w tereny wypoczynku dla rodzin, gdzie można sobie usiąść na kocyku, spokojnie posiedzieć, pobiwakować czy pogrillować. Ważnym punktem w rozwoju naszego miasta są drogi. Wiecie Państwo, że za 3-4 lata dotrze do nas droga ekspresowa S74. Ona będzie kończyła się w miejscu, w którym też przebiega nasza droga obwodowa, czyli na rondzie pomiędzy osiedlem Zakrzów a osiedlem Sielec. Z kolei od strony województwa świętokrzyskiego już podpisano dokumenty i budowana będzie w tym samym czasie droga ekspresowa tak zwana Lwowska Bis, która ma odkorkować Sandomierz. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że będziemy mieć za 3-4 lata taką sytuację, że z jednej strony będzie droga ekspresowa S74 i nasza droga obwodowa kończąca się na rondzie w Zakrzowie, a z drugiej strony na granicy województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego będzie Lwowska Bis. I teraz osiedla Wielowieś i Sielec zostały w zasadzie całkowicie zapomniane w tym przypadku, więc podstawową sprawą i najważniejszą w tym momencie, i to należy zrobić już, myśleć o budowie, nawet nie myśleć, tylko działać z budową drogi obwodowej, obwodnicy, która okala te osiedla, bo tak naprawdę ciężki ruch samochodów ciężarowych będzie się odbywał 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu przez środek osiedla Wielowieś i środek osiedla Sielec, więc musimy uchronić te osiedla od takiego niebezpieczeństwa, bo nikt z nas by nie chciał, żeby obok jego domu jeździły na okrągło samochody ciężarowe. Kolejny obszar to edukacja, kultura i sport. Edukacja to ważny punkt w moim programie. Chcę, aby młodzi ludzie, którzy kończą szkołę średnią, są po maturze, a nie mogą wyjechać na studia do innych miejscowości, tutaj podejmowali dalszą naukę. Myślę o tym, aby stworzyć nowe i nowoczesne kierunki studiów, być może otworzyć filię nowej wyższej uczelni. Chcę także w porozumieniu z dyrektorami szkół i z władzami oświatowymi stworzyć klasy branżowe w szkołach średnich, w zawodach, których brakuje na rynku. Elektryk, spawacz, budowlaniec. Sami wiemy, że jeśli chcemy skorzystać z takich usług, jest to trochę problemem w dzisiejszych czasach. Więc musimy sprostać oczekiwaniom i stworzyć taką sytuację, aby zapełnić tą lukę. Chcę wprowadzić kalendarz pracy kulturalnej w naszym mieście, tak aby wszystkie ośrodki i wszystkie stowarzyszenia mogły aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Chcę stworzyć strefę koncertową nad Wisłą i ożywić Tarnobrzeski rynek poprzez wprowadzenie cyklicznych imprez, teatrów ulicznych. Ożywić rynek w taki sposób, aby od wiosny do jesieni każdy weekend na rynku był zagospodarowany.
atrakcjami dla mieszkańców. Poczynił konkretne kroki, aby rozbudować infrastrukturę sportową, wspierać istniejące dyscypliny sportu i reaktywować te, które tutaj kiedyś były. Pamiętacie Państwo sami, jakie emocje wywoływały w nas zmagania naszej drużyny koszykarskiej. Sama byłam zagorzałą kibicką tej drużyny. Młodzież to też kolejny ważny punkt dla nas i dla mnie. W rozmowach z młodymi ludźmi dowiadujemy się o tym, czego potrzebują. Potrzebują dobrej pracy, dobrej płacy i warunków, które pozwolą im tutaj stworzyć rodzinę i rozwijać rodzinę. W związku z tym nawiązujemy do specjalnej strefy ekonomicznej w Tarnobrzegu, którą musimy rozwinąć, aby zapewnić pracę dla ludzi, nowych kierunków studiów, a także myślę o tym, aby stworzyć preferencyjne warunki, na przykład wykupu działek dla młodych ludzi. W jaki sposób musimy ich tutaj przyciągnąć i zaproponować im taką ofertę, która skłoni ich do tego, żeby tutaj zostawali albo tutaj przyjeżdżali po studiach i tutaj tworzyli swoje rodziny i rozwijali. Zabytki to nasza kultura, tożsamość. Będę dbała o to, aby nie ulegały dewastacji. Wprowadzę kartę Tarnobrzeżanina, która będzie pozwalała na skorzystanie z wielu ulg, preferencji w usługach świadczonych przez miasto i przez instytucje miejskie w zakresie komunikacji, kultury, sportu. Więcej o moim programie możecie się Państwo dowiedzieć na stronie www.tarnobrzegdlawszystkich.pl i zapraszam serdecznie do odwiedzenia tej strony. Ta strona cały czas żyje i jest aktywna i jest dopracowywana. Budujemy i poszerzamy nasz program w oparciu o rozmowy z mieszkańcami. W związku z tym jeszcze długo, myślę, że do końca marca będziemy ją ożywiać i będzie dynamiczna. Jesteśmy, proszę Państwa, jako miasto w szczególnym momencie historycznym. Mamy możliwość wsparcia na poziomie województwa i na poziomie kraju i ja jestem gwarantem tego wsparcia. Zapewniam, że uczynię wszystko i skorzystam ze wszystkich możliwości, otworzę każde drzwi, aby wykorzystać ten czas jak najlepiej dla naszego miasta i aby Tarnobrzeg mógł się rozwijać tak, jak inne miasta w Polsce. A dobrym przykładem są nasi sąsiedzi, Stalowa Wola czy Mielec. Przed nami też jest ogromna szansa na skorzystanie z funduszy unijnych. Wszyscy słyszymy, że właśnie w ostatnim czasie odblokowano fundusze unijne dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Stworzę zespół ekspertów i fachowców, który pomoże nam ściągnąć te pieniądze do Tarnobrzega. Chcę Państwu powiedzieć, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy dokumenty związane z rejestracją naszych kandydatek i kandydatów na radnych. Zebraliśmy około 2000 podpisów. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom Tarnobrzega za wsparcie, za życzliwość, za dobre słowo. Zgromadziłam wokół siebie wspaniałą drużynę. Jest to 29 osób, kandydatek i kandydatów, ludzi aktywnych, ambitnych i zdeterminowanych w walce o lepszą przyszłość dla naszego miasta. Są to wszystko nowe twarze, jak Państwo widzicie, ludzie, którzy dotąd nie sprawowali tej funkcji. Ale taki jest mój zamysł. Uważam, że Rada Miasta wymaga gruntownej przebudowy. Radna, radny to jest swego rodzaju misja. To osoba wybrana przez mieszkańców, która powinna pracować na ich rzecz i dla ich dobra. Mam wrażenie, że może niektórzy o tym zapomnieli. Wierzę w to, że z tą drużyną idziemy do zwycięstwa, bo inaczej być nie może. I wierzę w to, że ta drużyna i ci ludzie zapewnią nam dobrą współpracę, tak aby Tarnobrzeg mógł pięknie i mądrze rozwijać się przez następne lata. W mojej prezydenturze wy, mieszkańcy Tarnobrzega, będziecie dla mnie najważniejsi. Chcę, abyście poczuli, że Tarnobrzeg to jest wasze miejsce na ziemi i chcę, abyście widzieli w Tarnobrzegu dla siebie bezpieczną przyszłość. Wszyscy musimy zrozumieć, że to my, mieszkańcy Tarnobrzega, jesteśmy tutaj największym potencjałem. I to od nas zależy, co się dzieje tutaj teraz i co się będzie działo w przyszłości.
Zatem przyszedł czas, proszę Państwa, na zmianę. Czas, kiedy prezydentem zostanie kobieta i Tarnobrzeg będzie dla wszystkich. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.